Ich fange jetzt einfach mit meinem Workshop an. Zacznę od moich warsztatów. I chciałbym przedstawić krótko grupę uczestników, którzy przybyli zresztą, którzy ustawili się tutaj z przodu, poza dwiema osobami, które zachorowały. Z obecnych mamy Utę Kocweli, Karin Cuskę, Konrada Czepę i Piotra Zelinkiewicza. Mamy jeszcze Gudrun Kissinger i Michelle Klasen, którzy niestety zachorowali. Prace, które widzicie, znajdują się w tej, prace tych uczestników znajdują się w tej części korytarza. Może wspomnę jeszcze, że w moim warsztacie uczestniczki i uczestnicy są już sami artystami. Razem zatem wspólnie podejmujemy się interpretacji tematu okno, w tym wypadku tematu festiwalu. Przechodzimy wspólnie przez pierwszą fazę, w której na zasadzie brainstormingu, burzy mózgów, zbieramy pomysły poszczególnych uczestników. Aby następnie wszyscy realizowali swoje własne prace w kolejnych fazach. Przy czym spotykaliśmy się regularnie w trakcie, w międzyczasie i we wspólnych rozmowach ustalaliśmy, kto jest kto, na jakim etapie, na jakim poziomie. Aż dotarliśmy się z naszymi częściami do jednej pracy, którą wystawiamy tutaj w całości na festiwalu. Ze względu na presję czasu nie będziemy mieli możliwości udzielenia słowa każdemu uczestnikowi. To będzie chyba po prostu przerastało nasze ramy czasowe. Zapraszam do obejrzenia prac i wyrobienia sobie własnego zdania. Ania proponuje, abyśmy przeruszali się od warsztatu do warsztatu. Przed każdą z grup prac przyporządkowanych do danego warsztatu kierownik opowie coś o tych właśnie pracach. Oczywiście będziecie mieli wystarczająco czas na obejrzenie sobie tych prac. Przemieścimy się zatem do tylnej części tego korytarza, do drugiej części realizowanej w ramach, na której René Stäbler przedstawi swoje warsztaty.